Jeszcze pozwoli za to Jędrzejczykowi na Grosickiego. Jeszcze gramy. Skończyli swój mecz Niemcy, pokonujący Irlandię Północną 1-0 po golu Mario Gomeza. Chyba ostatnia akcja Ukrainy w tym meczu. Nawet nie wiem, czy ją da tutaj naszym rywalom dokończyć Norwek. Konopianka, Budko. Konopianka, wraca za nim odpowiedzialnie. Do końca, Błaszczykowski. Konopianka, Dzionek. Spojrzenie na zegarek. Tak, 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 tak. Mamy drugie zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Mamy 7 punktów. Nie tracimy żadnej bramki na poziomie fazy grupowej Euro 2016. Tych informacji dobrych jest sporo. Wielu dzisiaj aspektach mieliśmy swoje problemy. Posiadanie piłki, sytuacje, podania, natomiast gra się na wynik. Nie zawsze trzeba wymienić więcej podań, nie zawsze trzeba mieć więcej piłkę przy nodze i po prostu najważniejsze jest to, co w sieci, a dzisiaj piłka znalazła się w siatce raz po zagraniu Milika i strzale Kuby Błaszczykowskiego. Wykorzystaliśmy naprawdę dzisiaj, co przede wszystkim, nie za dobrą atmosferę w zespole ukraińskim. To, że jednak tym turnieju wystartowali źle, a my na tej fantazji, zobaczmy przerzuty, przedmioty rzucane w kierunku reprezentantów Ukrainy ze strony kibiców ukraińskich. Żegna się z kadrą trener Pomienko, bo za chwilę tutaj będzie gdzieś przebudowywał tę reprezentację. Prawdopodobnie Andrzej Szewczenko, to są problemy Ukraińców. My na razie mamy dobry nastrój, mamy powody do optymizmu, mamy powody do zadowolenia. Wiemy, że w sobotę 25 czerwca o 15 w sąd dzienny w meczu 1/8 finału będziemy grać z reprezentacją Szwajcarii. A dziś wygraliśmy po raz drugi na Euro 2016. Zdobyliśmy 7 punktów, nie tracąc żadnej bramki. To są na pewno te optymistyczne informacje na temat drużyny polskiej. Proszę Państwa, Polsat Sport 2, za chwilę nasze studio, komentarze, wywiady. Nasza sonda też pewnie dobiega końca na stronie www.polsatsport.pl. Ryszkę, pięknie Państwu dziękujemy. Kłaniamy się z Melodrom. Tomasz Hajdo. Mateusz Borek, Polska wygrała z Ukrainą 1-0. Gola strzelił Kuba Błaszczykowski. Do usłyszenia.